Witam bardzo serdecznie w kolejnej części. Zagrajmy w zagadki Nowego Jorku, wysokie napięcie. A skończyliśmy na tym, że ten młody chłopiec poprosił nas, abyśmy mu załatwili kolorowy papier do zrobienia origami. I jeszcze tutaj, proszę, kątem oka zauważyłem malutkiego kotka. Także w tym miejscu mam już wszystko znalezione. Tu możemy sobie zamknąć. Dobra, zobaczmy, co my mamy w ogóle. Medalion, moneta, część figurki, banknoty, zapalniczka, notatka, bosak. Bosak. Tutaj to coś jest. Ten gołąb ma coś na nodze. Spróbuję go zwabić i to wyciągnąć. Ale czym go zwabimy? Bosakiem go dźgnąć? Raczej nie bardzo. Mógłby się obrazić na nas. Potrzebuję narzędzia, żeby podnieść ten ciężki włas. Myślę, że to jest wąż. Bo to jest wąż. Ale nie taki prawdziwy wąż. Tu coś mamy? Nie ma jednego dzwonka. Dobrze wiedzieć. Aha. Dobra. Potrzebujemy dzwonek, żeby otworzyć sobie tą bramę, tak? Z tego by wyglądało, że tak. Stacja medyczna. Co tu mamy zrobić w stacji medycznej? Że musimy się tak cofnąć daleko. Aha. O, proszę. Ja już sobie o tym w ogóle zapomniałem. No to lecimy. Najpierw gwiazdka. Plus. Trójkąt. Trójkąt do góry nogami. Pięciokąt. Co dalej? Dalej. Tu, to... A, udało się. Okej, mamy stetoskop. Mamy stetoskop. Teraz możemy iść, kurczę, piwnica. Chyba tutaj będziemy mogli otworzyć sobie ten safe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Obróć pokrętła i wprowadź poprawny kod. Jeśli pokrętło trafi na właściwą pozycję, usłyszysz kliknięcie. Bingo. Ach, było. Ma być 5. Część figurki i to wszystko? Pokaż mi to. Muszę zabrać wszystkie części figurki. A czego tu jeszcze brakuje? Może moneta? Nie. Dobra, to raczej tutaj nie wejdzie. Czyli, co tu mamy jeszcze? Mamy bar. Mamy Chinatown. Laboratorium. I wieże. A ja nie byłem jeszcze wieży. Chodźmy najpierw do tego baru. Witam. Panda. I kotek. Wspaniale. Teraz musimy znaleźć obiekt, który zmienia swój kształt, tak? Tak. Miałem rację. Szukamy. To może być wyjątkowo trudne. Tu jest tyle tych rzeczy. Dobra, już mam. Już mam. No dobra, to może porozmawiamy z gościem. Możesz tu dostać dobre mięso, ale rybę za nisko... A, albo rybę za niską cenę. Krewetka na patyku. Krewetki na patyku jeszcze nie jadłem. Ale ogólnie krewetki są dobre. Dobra, jestem teraz w tym barze, także mogę podejść do tej pandy? Nie rozerwę łańcucha gołymi rękoma. Tu mam wąż. Krewetka na patyku. Dobra. Tutaj raczej nic nie zrobię. Tu mogę tam podejść dalej? Dobra. Dalej. Dalej raczej nie podejdę. Także będę musiał iść do Chinatown. I tu jest jeszcze obiekt, który zmienia swój kształt. Czy nie?
Nie, tutaj był ten. Tutaj będzie ten slajd. Slajd. Nie odleję wody, póki nie znajdą pokrętła od tego kranu. Tam sobie otworzyłem. O. Musi być głodny. Jak go nakarmię, to może mnie przepuści. Krewetka? Okej. Mamy krewetkę. A tu jeszcze mogę wejść. Wcześniej nie wiedziałem, że to mogę iść. Dobra. Chodźmy tutaj. Bierzemy to. Taśma. Coś tam utknęło. Może kijem to dosięgnę. Dobra, mamy rękawiczkę. Mogę posadzić jeden z kwiatów w pustej doniczce. Kwiaty, no to posadźmy to. To czyli to mogę tutaj włożyć? Tak. I o co chodzi teraz? Dobra, już wiem. Już wiem. Niebieskie mają. Kolejność doniczek na półce wydaje się ważna. Muszę odkryć kolejność. Aha. Potrzebuję narzędzia do wykopania kaktusa. Nie będę chwytała kolców gołymi rękoma. Na szczęście mam rękawice do tego. Ojej. Już sobie wyobraziłem, jak się wbijają te kolce w palce. Masakracja jakaś. Co tu mam? Klucz. Klucz. Muszę znaleźć zagubione części. Okej. Tutaj. O. Tu będzie pasował ten klucz. Sekator. Sekator, sekator. Coś będzie. Trzeba tutaj przyciąć. Chyba tutaj. Proszę, rach, ciach, ciach i ładnie wycięte. Już wiem, kawałek notatki. Proszę. Czyli tak to musi wyglądać. Czerwony, niebieski, żółty. Czerwony, niebieski, żółty. A, ja nie mogę sobie tutaj popatrzeć. Czerwony, niebieski, żółty. A, to mi się wszystko przestawia. Dobra, zrobimy tak. Środkowy rząd jest niebieski. Dobra, powinno być dobrze. Tak. Poszło. Poszło. I ja cię kręcę. Bo że to teraz ułóż. Chociaż może nie będzie źle. Może nie będzie źle. To sobie daj tutaj. Najpierw ułożymy sobie krawędzie. Proszę. Wspaniale. Lekarstwo na gorączkę. Będziemy mogli uratować tego. Będziemy mogli uratować naszego. Da się uratować, wyleczyć doktorka. Jestem tutaj w Chinatown i jeszcze nie znalazłem tego obiektu, który zmienia swój kształt. Znaczy się e-slajda. Kurczę, co ja mam z tym obiektem? Tam coś u góry jest. Coś jest na górze. Rozejrzę się. Tutaj już byłem. Tutaj już byłem. Jak się tam dostać do góry? Wąż? Nie bardzo. Dobra. Przyjdziemy tutaj później. Teraz musimy iść w laboratorium. Do tej wieży. Zerknijmy, co tutaj trzeba. Aha. Już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Jest kiciuś. Jest obiekt.
Tu coś jest, co to jest? Wisi na tym drzewie. Muszę najpierw zaizolować przewody, ale nie mam taśmy. Nie mam taśmy, wężem nie zrobię tego przecież. Wężem tego nie zrobię. Chodźmy teraz do tego laboratorium. Tu jeszcze musi być ten obiekt, który zmienia swój kształt. Jak na razie go nie widać. Tutaj nie ma nic, nie ma nic. Dobra, może po prostu zróbmy mu to lekarstwo i coś się odkryje. Lek na gorączkę. Proszę, doktorku. Thank you. I feel better now. I've already begun work on the device, and I have an idea about how to track down Hugo. We need one of his things. A medallion? Yes, that should work. We'll tune the receiver to the medallion's frequency, and the device will find him. I also need some parts. A friend of mine in Chinatown can help. He works at a repair shop. You'll find everything we need there. Take this bell. When he sees it, he'll know you can be trusted. Bring me the parts, and I'll finish the device. Okej, mam, proszę, mam gwizdek i przy okazji znalazłem tą część, ten obiekt ukryty, który zmienia kształt. Teraz mogę iść niedaleko warsztatu, tak? Ten dzwoneczek powiesić. Zagraj właściwą melodię, przesuwając suwaki. Kolor zielony oznacza, że suwak jest na pozycji, żółty niedaleko, a czerwony daleko. Okej. Zielony oznacza, że jest na pozycji, a czerwony daleko. Proszę. Jesteśmy już niedaleko, czyli to będzie chyba tak. Proszę, wchodzimy. Witam, witam. Welcome, Laura. William called me to say that you are coming. Unfortunately, I hurt my hands recently and I can't work like I usually do. Could you help me out? Pewnie, że ci pomogę. Czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Bo ja muszę pewnie znaleźć to, co zawsze. Dokładnie. Coś tu jest. Jest jeden obiekt. Proszę, jest drugi. Będzie tutaj slajd? Nie. Slajdu tutaj nie ma. Tu jest jakaś maszyna. Potrzebuję monety do maszyny. Dobrze. Tutaj już nic nie ma. Tutaj coś jeszcze jest. Załadowany wózek. Nie ruszy się bez drugiego koła. Dobrze, to już wiem, że trzeba koło jakieś znaleźć. O, skrzynka z narzędziami. Nie ma jednego klucza, muszę go znaleźć. To musimy chyba na miejsce poukładać, tak? Tutaj. Nie tu? Śrubarki, znaczy nakrętki, nakrętki. No to musi być ten metr. W to miejsce. No, pasuje. Thank you, Laura. Take the tools and take this. Also in my cupboard you'll find something that may come in handy. How is my son? He decided to help me make origami. I'm so proud of him. Tak, masz z czego być dumny. Taki syn to skarb. Dziecko, które chce pomóc swoim rodzicom. Naciśnij klucze we właściwej kolejności.
poszło. A jednak jest slajd. A myślałem, że tutaj nie będzie slajdu już. Część urządzenia, to się przyda i mamy noc... Co? Mocne, ja myślałem, że tu pisze nocne nożyce. Okej. Tu jeszcze coś... A, skrzynka z narzędziami, możemy sobie zabrać. Super, to czyli tu już będzie wszystko, tak mi się wydaje. Pokaż mi tą mapę. Nie, jeszcze nie, jeszcze coś tutaj trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić. Tylko co? Monety i tak nie mam tu. Z tamtym nic nie zrobię. Załadowany nie ruszy. Załadowany wózek nie ruszy. Kurczę, przyjrzyjcie, że mam monetę. Proszę. Jak mogą o niej zapomnieć? Rączka do gramofonu. No dobra. I tak. Bar. Hall. I laboratorium. No to idziemy teraz może do baru. Idziemy do baru. No i co? Aha! Pandę możemy uwolnić. Powinnam zawiadomić o tym odpowiedni urząd. Ziarno. Okej, okay, panda, jesteś wolna. Hall. Niedaleko warsztatu. Tutaj była. Był ten ptaszek? Tak, tu był ptaszek. Rączka do kranu. Dobra, mam rączkę do kranu. Jestem tu. Hall. Laboratorium. Tu jeszcze coś trzeba zrobić. Co trzeba w laboratorium? Aha, nie mam prawidłowego kodu. Tu jest ten gramofon. Gdzie to ustrojstwo? Tutaj, w to miejsce. Ale brakuje jeszcze płyty. Brakuje jeszcze płyty. Dobra, chodźmy teraz do tego holu. Zobaczmy, co tutaj jest do zrobienia. A, nie rozsupam tego gumy rękoma. Rachciachcia. I proszę, wejście na strych. Co my tu mamy? Potrzebuję baterii. Siekiera. Sito. Sito, co tu jeszcze jest? Coś jest w piasku. No to przesiejemy sobie to. Mamy cegłę, gwoździe i pewnie będziemy musieli zrobić ten tor. Pogrzebacz. Nie otworzę tego bez gałki. Coś może być w środku, ale drzwi są zamknięte. Cholera, myślę, że to siekierą potraktuje. O, mamy. Dosięgnę, nie dosięgnę. Dawaj pogrzebacz. Okej. Mamy pogrzebacz. O, i deskę. Nie ma części torów. Ja mam część, proszę. To już jest. Co tu mam? Myszy gwoździe. Mam cegłę. Na cholerę mi cegła. Co ja mam z tą cegłą teraz zrobić? Jeszcze siekiera. Aha, deska? No, właśnie. Przestaw cegły, żeby odtworzyć obraz. To chyba nie tak. A gdyby to dać tu? Nie tu, tutaj? Tutaj. O właśnie, teraz lepiej. Tak. Nie, nie. To raczej nie pasuje. To raczej tutaj nie pasuje. A zielony?
Też nie? Tak. Tak. No to to będzie tu. To będzie tu. To... O! Aj! To miał być w tym miejscu. Ta kreska ma być w tym miejscu. Tutaj? Też nie pasuje. No to w tym miejscu. Dziwne. No, teraz pasuje. Teraz pasuje. Tutaj? No, mamy klucz. Klucz był mi potrzebny do drzwi. A nie, tu była gałka. Do tego był klucz potrzebny. Jest bateria. Jest bateria i proszę. Jedź. Hehe, mamy gałeczkę. Uchwyt do prasy. Do prasy do wina. Okej. Czyli to mamy rozwiązane. To mamy rozwiązane, czyli mogę iść teraz do piwnicy z winem. Do piwnicy z winem i tutaj to włożyć. Teraz zobaczymy, co tu się kryje. Aha, kolorowy papier. Proszę, no to idziemy teraz do tego... niedaleko warsztat, do tego młodego chłopca. I wręczymy mu ten papier. Proszę. Thank you so much, miss. But I don't remember how to make cranes. Could you help me out? Pewnie. Złóż figurę origami, klikając w właściwe miejsce. Idziemy jak burza. Proszę. Thank you, good lady. Finally, I'll be able to help my dad. You are so nice and caring. Do you want me to tell you a secret? Not long ago, I went to the old machinery warehouse. There I saw a horrible glowing man. I was very scared, but managed to leave unnoticed. I blocked the door with an old wagon so that nobody could enter. I unscrewed a wheel so that nobody could move the wagon. Here it is. Since that time, I've been afraid that scary man is going to come back. Koło. No, muszę ci przyznać, młody człowieku, że pomysłowiesz ciebie. Z ciebie chłopiec, aż normalnie teraz boję się otworzyć tych drzwi, ale dobra. Wkładamy to. Zobaczymy, czy tam będzie, czy nie będzie. Nasz przyjaciel elektryzujący. Telewizory. Pełno telewizorów. Jest piórko. Bezpiecznik. Okej. Dobra. Tu pewnie będzie potrzebny wzór. A tu jest. 1. 8. Ekrany są bardzo brudne. Nie wszystkie ekrany są podłączone. Muszę znaleźć przedłużacz. Dobrze. Nie dosięgam. Drut, przedłużacz, rura od puzonu. Jest kaseta. Daj mi ją, proszę. My od razu podłączymy przedłużacz. Trochę dużo tego jest. Okej. Okay. O co? Ekrany są bardzo brudne. Mam puszkę? Co tu jeszcze jest? Chyba nie ma jednej kasety wideo. Już jest. Już jest. A gdyby... O, ten będzie na początku. Ten będzie z prawej strony.
Tutaj proszę. Pasuje. Co to jest? Palnik. Na płycie brakuje części. Okej, tu mamy bezpiecznik. Palnik, puszka. Drut. A, tutaj drut nie będzie potrzebny. Obwód elektryczny. Dobra, tu już mamy jakąś wskazówkę. Teraz trzeba gdzieś zamocować. O, tutaj. Płytkę. I co dalej? Nie ma kawałka drutu. Mam. Proszę, izolacja. Pasuje. No. No i teraz mamy naszą wskazówkę. Okej. O. Część figurki. Część figurki. O, dobra, i to będzie wszystko. Czyli teraz możemy złożyć tą figurkę. Figurka. Wspaniale. Pokaż mi tą mapę. Ja jestem teraz w warsztacie. Do Chinatown mam iść, tak?